jako ten bard polski z tymi tekstami publicystycznymi, mocno wchodzącymi w sytuację polityczną. Słuchaj, ja bardzo nie lubię określenia bard. Ono jakoś tak zostało wymyślone, żeby, nie wiem, uwznioślić, uczynić bardziej poważnym coś, co jest generalnie jednak rozrywką. No, tu słowo bard. No, bard to jest taki, który nie zaśpiewa "Ona tańczy dla mnie", tylko "Wyrwij mu rą zęby krat" i tak dalej, i tak dalej. Ja się bardem nie czuję, bo ja nie lubię takiego słowa. Poza tym żartobliwie ktoś powiedział, że bardowie, czy bardzi, nie wiem jak to się, jaka jest liczba mnoga, umierają w wieku 47 lat, bo tak było w przypadku Kaczmarskiego, tak było w przypadku mojego taty. No i chociażby Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, którego mój tata uznawał za największego poetę polskiego. A ja już mam 54, więc już jestem za stary na barda.